Jesteśmy w gościnnych progach klubu Skra Warszawa. Jest z nami Damian Janikowski. Witam, cześć Damian. Cześć. Bezpośrednio po treningu. Jak tam trening poszedł? Dobrze. Wszystko jest dobrze. Jest cały zdrowy, w wakacyjnej formie, jesienno-zimowej, także jest okej. Okay. Mhm. Damian, podczas ostatniego wywiadu wspominałeś, że mało walk jest, że jesteś przygotowany na 3 walki w roku, odbywają się 2, a tu nagle gruchła informacja, kibice są zaskoczeni, ogłoszenie twojej walki z Don Diego i to w federacji free fightowej. Przede wszystkim jakby zawsze gdzieś tam mówiłem i prosiłem gdzieś o 3 walki, to wszystko też zależało od mojego zdrowia. No tutaj jakby kontrowersyjne przerwanie walki, cały zdrowy, jakby wiesz, żadnej kontuzji. No i od razu jakby chęci rewanżu, czyli od razu mówię, no jakby planowałem tą trzecią walkę. Tutaj Federacja KSW no, miała troszeczkę inne plany, tam jeszcze wypadł jeden zawodnik, to więc musieli Pawlakowi dać zawodnika, no i wybrał Brisa, tak? No to więc już jakby wiedziałem, że w tym roku tego rewanżu nie dostanę i jakby za porozumieniem właśnie włodarzy i bardzo mojej chęci zrobienia trzeciej walki, no jakby szukaliśmy jakiegoś rozwiązania, tak, i mój menadżer tam wysłał kilka zapytań, no i jakby przyszło na myśl takie bardzo mocne, sportowo fajne zestawienie właśnie mnie z Don Diego, czyli tam z Kubiszynem, co nie, no i no tylko tyle, że to akurat zorganizowała federacja freakowa, ale mówię, starcie tutaj 100% sportowe i z tego jestem zadowolony. Mhm. Damian, wspomniałeś o walce twoich dwóch byłych rywali, Paweł Pawlak, Tom Breeze. Z jednym i z drugim miałeś okazję się zmierzyć. Na gali KSW 76 oni ze sobą walczą. Kto jest faworytem twoim w tej walce? Wiesz co, tak 60 do 40 faworytem w tej walce będzie Pawlak, ponieważ wydaje mi się, że on będzie bardziej utrzymywał walkę w stójce, jakby szybciej bije, więcej bije z różnych płaszczyzn, bije nawet czasami nie wiadomo skąd, a Breeze jest dobrze technicznie poukładany, ale jest taki, że nie bije tak często i nie bije tak dużo jakby z każdych pozycji, także tutaj myślę, że na punkty większe szanse ma w stójce, mówię do wygrania Paweł Pawlak, nie wiem jak w parterze, no bo wiemy, że Breeze jest czarnym pasem, sam prowadzi zajęcia, robi szkoleniówki, startuje w zawodach grapplingowych, no ale Paweł Pawlak też jest od wielu lat jakby dobrym grapplerem, brązowym albo też czarnym pasem, który zawsze dużo bił w parterze, dużo łokci, ostatnimi czasy trochę przestał to robić, no i także może być 50-50. No słuchajcie, na pewno jest tak, jeżeli, ja tak myślę oczywiście, że jeżeli Pawlak wygra, Breeze przegra, no to po nowym roku może mi dadzą rzeczywiście ten rewanż z Breezem. Jeżeli Breeze wygra, no to wiadomo, gdzieś tam rankingowo idzie wysoko, będzie się zbliżał gdzieś do walki o pas, a mi będzie po prostu dane czekać na jakiegoś innego rywala, także nie mam pojęcia. No trzymam kciuki, wiadomo, za Polaka, za Pawła Pawlaka, bo jest moim kolegą, jest dobrym chłopakiem, piszemy sobie czasami ze sobą, także wielki szacunek dla niego i można wierzyć, że będę trzymał delikatnie za niego kciuki, ale też z myślą taką, że mówię, no Breeze nie jest słaby, przychodzi też tu z organizacji UFC po zwycięskich walkach jakby z bilansem dodatnim, także jest to solidny dla niego rywal. Mhm. Chciałbym cię jeszcze zapytać odnośnie KSW. Kontrakt jest cały czas aktualny, tak? To nie jest tak na zasadzie, że się zakończył i rozpocząłeś nowy z nową federacją? Nie, dokładnie. Jakby ogłaszając z dniem opóźnionym moją walkę, jest tam takie malutkie oświadczenie, że Federacja KSW wyraziła mi jednorazową zgodę na zrobienie tej trzeciej walki. Jest to zgoda jakby obustronna i cały czas obowiązuje mnie kontrakt z Federacją KSW. Jakbyś mógł zdradzić trochę kulisów, jak doszło do tej walki i czemu padło akurat na federację, która jest free fightowa? Bo to jest dla kibiców zaskoczenie. Wiesz co, tak jak wcześniej wspomniałem, jak już dowiedzieliśmy się, ja jakby się dowiedziałem, zacząłem rozmawiać z moim menadżerem, co by tu zrobić, żeby zrobić na grudzień trzecią walkę, prawda? I jakby dokładnych szczegółów nie znam, do których federacji pisał, jak rozmowy wyglądały, ale tutaj H-Liga jest najbliżej jakby kontraktowania zawodników takich stricte sportowych, co widzieliśmy, że Artur Szpilka, no Daniel Rutkowski to w innej federacji był kontraktowany, no ale no jakby ta federacja zbliża się do tego, że będą w przyszłości pewnie więcej kontraktować zawodników sportowych, żeby było to nie tylko jakby gala stworzona tylko z freaków, ale też żeby dodać coś właśnie do tego kibica takiego, nie wiem, 30 lat plus,
który zna się na sporcie, żeby właśnie przyciągnąć go do tej High Ligi i żeby też oglądali pojedynki sportowe. Także mówię, tutaj chyba najszybsza informacja zwrotna przyszła od nich. Tutaj mocno położyliśmy nacisk na to, żeby to była walka bardzo dobrze ułożona jakby sportowo, żeby to miało właśnie taki wydźwięk mocno sportowy i właśnie jest Don Diego, który był z nimi chyba zakontraktowany, wcześniej zrobił też dla nich walkę na zasadach MMA. No i mówię, no jakby krótka chwila, tutaj duże zaangażowanie i mówię podziękowanie i zgoda od Federacji KSW, od Martyna Lewandowskiego. No i podpisaliśmy z nimi kontrakt na tą jedną walkę. Jedna walka, Mateusz Don Diego Kubiszyn. Jest to mistrz kickboksu, również mistrz walk na gołe pięści. No tak, ale to walka jest MMA, więc prędzej czy później musi dojść do tego klinczu i gdzieś walka się musi przenieść też do parteru. No, nie można trzy rundy uciekać gdzieś dookoła, jednak tą siatkę ma się za plecami. Zresztą też widzieliśmy, że jak bił się wcześniej w MMA na właśnie tam z przeciwnikiem, wcześniejszym, no to tak czy siak, no wlatujesz z dwoma, trzema ciosami, czy z jakimś kopnięciem, możesz się wywrócić na plecy, sędzia nie podnosi do góry, tylko walka toczy się dalej, po nietrafionych ciosach łapiesz się do klinczu, no i trzeba wykorzystać te zapasy, no i wiadomo, to jest bardziej tutaj na moją korzyść, z racji tego, że jestem zapaśnikiem, no i z racji tego, że doświadczenie w MMA mam większe. No bez porównania większe. Rozumiem, że oglądasz tą walkę z Denisem Załęckim na High Ligu? No, gdzieś tam skrótami oglądałem, no to też nie ma tym czym się sugerować, bo też mija czas, zawodnicy trenują, rozwijają się, więc jakby obiektywnie gdzieś tam można sobie popatrzeć, a założyć jakby swój plan i całkiem inny, przepraszam, no i przede wszystkim spodziewać się innych rzeczy, nie? Damian, chciałem poruszyć temat dystansu tej walki, bo to jest MMA, 3 rundy po 3 minuty, ty jesteś przyzwyczajony do rund 5-minutowych. Szczerze ci powiem, że nawet wcześniej nie widziałem tego zapisu, bo jak mówię, jakby przeanalizował cały kontrakt mój menadżer i on powiedział, dobra, Damian, wszystko jest poukładane, jest tak jak trzeba, zrobione, dostaniesz papiery podpisu, więc je podpisałem i chyba z 2-3 dni później ktoś poruszył ten temat i dowiedziałem się wtedy, że to jest 3x3 minuty, tam chyba przerwa nawet jest 1,5 minuty. Tak. Ciekawie, fajnie, jakby no wiemy, że możemy iść piesem od początku do końca, przerwy mamy dużo. I tak 3 rundy. Czyli możemy się spodziewać dużo większej dynamiki? Oczywiście, że tak. Damian, jesteś pierwszym olimpijczykiem, który wystąpi w Federacji Freakfightowej. Czy śledziłeś wcześniej, jak wyglądają, o co chodzi w tych tak zwanych dymach, w tych federacjach? Wiesz co, jak tam, nie wiem, Artur gdzieś się wypowiadał, nawet rozmawiałem z nim przez telefon, gdzieś tam nawet widziałem na internecie tego typu akcje. Zamierzam siedzieć cicho, odpowiedzieć na pytania, które mi zadadzą i co, no chyba jak będę tam na miejscu, tylko będę obserwował i jak to wygląda. No, mnie to nie interesuje, nie interesuje mnie dymy, jakieś szukanie dziury w całym, wymyślanie jakichś różnych akcji życiowo-internetowych, także wiem, że to na pewno nie będzie mój świat, mnie tylko będzie interesować walka z Don Diego i do tego będę się skupiał. Artur Szpilka dawał Ci jakieś rady, jak się odnajdować w tej atmosferze tych konferencji, dymów? Miałeś okazję z nim rozmawiać w ogóle? No, chwilę przez telefon, no, od razu powiedział, że to jest jakby nie ten świat, tam nic jakby szacunku sportowego u większości zawodników czy zawodniczek nie ma, no bo mówię, to jest prowokacja, są wyciągane różne jakieś tam rzeczy, śmieci i no co, no trzeba siedzieć cicho, być skupionym, trzeba na pewno myśleć, w jaki sposób się odpowiada, żeby komuś gdzieś tam, nie wiem, nie wbić szpilki, żeby zaraz nie było 10 szpilek z powrotem. I przetrwać to tylko, nie? Jeżeli ta walka pójdzie po Twojej myśli, bierzesz pod uwagę jakieś kolejne występy w federacjach freakowych? Nie myślałem o tym i już wiem, że mając kontrakt z Federacją KSW, raczej będzie to już niemożliwe. Damian, mamy temat przegadany. Życzę Ci powodzenia. Dzięki. I do zobaczenia w poniedziałek na konferencji High League. Dziękuję, do zobaczenia.